Uśmiechnij się, jutro będzie lepiej. pierwszy dzień dnia, a słowo uśmiechnij. Uśmiechnij się, tak jak ja do ciebie. W styczniu 2022 roku zmarła Barbara Kraftówna, jedna z największych dam polskiego kina. Opowiedzmy sobie dziś o tej niezwykłej kobiecie. Nieważne gdzie się pojawiła, na scenie teatralnej, na ekranie kinowym, w studiu radiowym czy w telewizji, nie sposób było ją przeoczyć. Urodziła się w Warszawie w 1928 roku jako córka architekta i gospodyni domowej. Matka Kraftówdy. Była niezwykle umuzykalniona, co nie pozostało bez wpływu na dalsze życie artystki. Początki jej kariery związane są z Krakowem. Będąc absolwentką działającego przy starym teatrze studia dramatycznego i wogala, przemierzyła z nim niemal cały kraj. W Gdyni zadebiutowała rolą rybaczki w homerze i orchidei Tadeusza Gajcego. Gajcy to jeden z bardziej znanych polskich pisarzy okupacyjnych. Debiutował w 1942 roku, zginął dwa lata później podczas Powstania Warszawskiego jako żołnierz Armii Krajowej. Jako ciekawostkę mogę powiedzieć Wam, że Gajcy stał się pierwowzorem jednego z bohaterów znanej powieści Kolumbowie, rocznik XX. Jego nazwisko pojawiło się też w jednym z wierszy polskiego noblisty Czesława Miłosza Ballada. Nie da się właściwie wymienić wszystkich ról, które Barbara Kraftówna zagrała, spektakli, w których się pojawiła, czy teatrów, na deskach których stanęła. Kraftówna była wulkanem twórczej energii. Zagrała niemal każdą znaczącą postać z katalogu polskiej i światowej klasyki. Zagrała w Pigmalionie, Weselu, Macbecie, Śnie nocy letniej, Skąpcu, Alicji w krainie czarów, Wiśniowym sadzie, a to dopiero początek. Współpracowała z największymi polskimi reżyserami, partnerowała i partnerowali jej na polskich scenach najważniejsi polscy aktorzy i aktorki. Z całą pewnością to teatr był najważniejszy w życiu aktorki, ale nie smućcie się. Nie znaczy to, że nie będziecie mieli już okazji zetknąć się z jej wspaniałą grą. W końcu Barbara Kraftówna zagrała także w ogromnej ilości filmów. Spróbujmy je zatem wymienić. Upał i nikt nie woła Kazimierza Kuca, popił i diament Andrzeja Wajdy, rękopis znaleziony w Saragosie, złoto i szyfry Wojciecha Hasa, ich dzień powszedni Aleksandra Ścibora-Rylskiego, przygoda z piosenką Stanisława Barei, kłopotliwy gość Jerzego Ziarnika, skutki noszenia kapelusza w maju Krystyny Krupskiej-Wysockiej i wiele, wiele innych. Przede wszystkim nie możemy jednak zapomnieć o roli nagrodzonej przez jury Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w San Francisco w postaci Felicji w przejmującym obrazie jak być kochaną Wojciecha Hasa. Pozwólcie, że opowiem Wam krótko o tym filmie za pomocą cytatu ze strony, która stanowi najlepszą bazę wiedzy o polskiej kinematografii. Ta strona nazywa się filmpolski.pl. Pod takim adresem znajdziecie ją też w internecie. Kiedy film Jak być kochaną wchodził na ekrany, widzowie i krytycy spodziewali się kolejnego utworu o okupacji. Tematyka wojenna była wówczas tym, czym obecnie jest kino akcji. Częstotliwość, z jaką pojawiała się w coraz to nowych filmach, stawała się męcząca. Wojciech Has zrobił jednak publiczności niespodziankę. Wprawdzie jak być kochaną dzieje się głównie podczas okupacji, ale niemal zupełnie nie dotyczy zbrojnych akcji podziemia i hitlerowskiego terroru. Wprawdzie jak być kochaną, Dzieje się głównie podczas okupacji, ale niemal zupełnie nie dotyczy zbrojnych akcji podziemia i hitlerowskiego terroru. Czas wojny służy tylko za tło poruszającej opowieści o tragicznej niespełnionej miłości. Felicja, główna bohaterka filmu, jest młodą, początkującą aktorką, zakochaną bez wzajemności w koledze po fachu Rawiczu. Gdy pada nań podejrzenie o zabicie Volksdeutscha, dziewczyna podejmuje się ukryć go w swoim mieszkaniu. Marzy. Że Rawić, mieszkając z nią, odwzajemni jej uczucie. Żeby mieć ukochanego przy sobie, gotowa jest na każde poświęcenie. I rzeczywiście, los wystawi ją kilkakrotnie na bardzo ciężką próbę. Felicja przetrzyma jednak wszystko, w nadziei, że Rawić zostanie z nią także, gdy wojna się skończy. Nie dostrzega, że jej ofiara stała się dla niego ciężarem nie do zniesienia. Mam nadzieję, że ten opis was zaciekawił i że zechcecie zobaczyć ten poruszający film. Zachęcam Was także do porównania go ze współczesnym obrazem w ukryciu w reżyserii Jana Kidawy-Błońskiego. W tym z kolei filmie młoda kobieta ukrywa w swoim domu Żydówkę, w której finalnie się zakochuje. Obsesja przybiera na sile i bohaterka decyduje się ukryć przed Ester zakończenie wojny. Co stanie się dalej? No dowiecie się, jeśli obejrzycie film. Wróćmy jednak do Barbary Kraftówny. Felicja z filmu Jak być kochaną to bardzo ważna rola w karierze aktorki. To jedna z tych ról, z którymi najczęściej jest kojarzona. Jednak jeszcze częściej niż Felicję wymieniają widzowie inną rolę Barbary Kraftówny. To Honoratka z serialu „Cztery pancerni i pies. Honoratka zapadła w pamięć każdego bez wyjątku widza. Była ukochaną jednego z głównych bohaterów serialu, czołgisty Gustlika z Górnego Śląska. Piegowatą dziewczyną z warkoczami, odważną i z ogromnym charakterem. Przygotowując się do występu, kraftówna nauczyła się mówić w gwarze śląskiej, poznała życie, mentalność i obyczaje górnoślązaków. Drugim serialem w jej karierze, który warto byłoby wymienić, jest pani Makowiecka w przygodach pana Michała Pawła Komorowskiego. Jeśli przygody pana Michała spowodowały, że myślicie, że z czymś wam się to kojarzy, to tak, macie rację. To serial nakręcony na podstawie powieści pan Wołodyjowski Henryka Sienkiewicza, czyli jednej z tych powieści, które należą do słynnej trylogii. Popularność przyniósł aktorce nie tylko teatr czy film, ale też radio, estrada i telewizja. Pamiętajcie, że wystąpiła w niezliczonej ilości spektakli teatru-telewizji. Zatrzymajmy się tu na chwilę, bo teatr telewizji to bardzo popularna, ale też bardzo dla naszego kraju specyficzna forma estradowa. Gdybym miała to ująć najprościej, to nazwałabym go połączeniem teatru i filmu. E, środki wyrazu, sposób konstruowania opowieści jest bardzo charakterystyczny dla teatru, ale techniki, którymi. Zrealizowane są przedstawienia są już technikami filmowymi. Bardzo zachęcam was do obejrzenia kilku spektakli. Dość łatwo możecie je znaleźć na różnych portalach internetowych, wtedy dokładnie będziecie mogli zwizualizować sobie charakterystykę teatru telewizji. Pierwsze przedstawienie zostało wyemitowane w 1953 roku, czyli bardzo dawno temu teatr telewizji jest nieprzerwanie nadawany do dziś. Początkowo przedstawienia nadawane były na żywo ze studia telewizyjnego. Od końca lat 50. pojawiła się możliwość rejestrowania programu i stopniowo odchodzono od nadawania przedstawień na żywo. Najstarszym zachowanym w całości spektaklem teatru telewizji jest ten oparty na głośnej sztuce Apollo z Bellag w reżyserii Adama Hanuszkiewicza z 1961 roku. W kontekście popularności i życia naszej dzisiejszej bohaterki musimy wspomnieć jeszcze jeden tytuł. A mianowicie Kabaret Starszych Panów. Jest to kabaret założony przez Jeremiego Przyborę i Jerzego Wasowskiego oraz tytuł cyklu programów nadawanych w telewizji między 58 a 66 rokiem. Pewnie słyszycie, że teraz się uśmiecham. Uśmiecham się dlatego, że Kabaret Starszych Panów to jeden z najpiękniejszych programów, jakie powstały kiedykolwiek w polskiej telewizji. Bardzo, bardzo Was do obejrzenia, chociaż kilku fragmentów zachęca. To właśnie Barbara Kraftówna zapadła w pamięć widzów, jako wykonawczyni takich piosenek jak: W czasie deszczu dzieci się nudzą, to ogólnie znana rzecz. Choć mniej brudzą się i mniej trudzą się, ale strasznie nudzą się w deszczu. się w czwartek niechcący, nie zdążyłam zawołać pomocy, gdyby zdążyć to ktoś może podałby coś i dopomógł dziewczynie tonącej Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej o kulisach funkcjonowania tego kultowego kabaretu, to powinniście poza obejrzeniem ich zarejestrowanych występów sięgnąć po film, bo we mnie jest seks. Ten film opowiada o innej gwieździe tego kabaretu, tego przedstawienia, czyli o Kalinie Jędrusik. Warto dowiedzieć się więcej, bo cytaty z piosenek i występów są bardzo często używane przez Polaków w języku potocznym. Jeśli więc usłyszycie albo zobaczycie zapisane takie zdania, jak wspomniane już: w czasie deszczu dzieci się nudzą, my jesteśmy tanie dranie, piosenka jest dobra na wszystko, Kaziu zakochaj się, lub Szuja, a wierzyłam przecież mu jak nikt, to wiedzcie że pochodzą one właśnie z tekstów kabaretu starszych panów. W 2006 roku, z okazji jubileuszu 60-lecia pracy artystycznej kraftówny w teatrze, Teatr Muzyczny w Gdyni wystawił monodram Błękitny Diabeł z naszą bohaterką w roli głównej. Przyjaźń z autorem monodramu zaowocowała jeszcze sztuką Oczy Brigitte Bardot oraz książką Kraftówna w Krainie Czarów. Warto dodać, że książka stała się też podstawą scenariusza filmu dokumentalnego o tym samym tytule. W 2007 roku aktorka została laureatką konkursu Mistrz Mowy Polskiej. 11 listopada 2019 roku została odznaczona Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski. Warto pamiętać o tym, że kraftówna do końca życia była aktywnym zawodowo wulkanem energii wszędzie jej było pełno. Ostatnie lata życia spędziła w domu artystów weteranów scen polskich w Skolimowie, gdzie 23 stycznia 2022 roku zmarła w wieku 93 lat. Aktorkę pochowano na cmentarzu na Powązkach w Warszawie.